Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Tomek. Zapewne ty po tytule już wiecie, o co będzie chodzić. Natomiast tak, na samym początku chciałem wam powiedzieć pewną taką informację, że jak niektórzy pewnie wiedzą, od gdzieś około roku prowadziłem taki biznes. To się nazywało Tomi Studio i tam po prostu chciałem tak, żebyście jacyś nowi twórcy, którzy nie mają tam albo czasu, albo umiejętności, zresztą odeślę was do tego filmu, macie gdzieś tutaj, jak się nazywa, w kartach dostęp do tego filmu, możecie sobie obejrzeć. Więc tak, likwiduję to, nikt się absolutnie nie zgłosił od chyba roku, no po co to będę prowadził. Druga sprawa, serdecznie, naprawdę bardzo serdecznie pozdrawiam, nie wiem czy to będziesz oglądał czy nie, ale chcę pozdrowić Mirosława Burnejkę z kanału Miro Burn. Naprawdę bardzo przesympatyczny człowiek i naprawdę daje dużego kopa energii i takiego, wiecie, motywacji do działania. Więc pozdrawiam cię, Mirku, bardzo serdecznie i dziękuję za te wszystkie vlogi, które kręcisz, dajesz tyle motywacji. Natomiast teraz przechodzimy chyba już do mięsa tego filmu. Playnext 2, czyli nie wiem, zapewne osoby, które już są długo, bardzo długo na YouTubie, pamiętają okres, kiedy Remigiusz Maciaszek, prawda, słynny rok gamingowy, robił takie coś jak Playnext właśnie dla nowych twórców, którzy chcieliby się wybić i robić takie materiały. No to wtedy było z gier, prawda? Ja bym chciał zrobić teraz coś takiego podobnego na tej zasadzie, że jest teraz ten mój kanał House Games. Czyli, prawda, można tą nazwę interpretować na różne sposoby. Na przykład House Games to jakieś domowe granie albo coś takiego, ale też można interpretować to jako, prawda, domowi gracze. Czyli takie skupisko graczy, na przykład w jednym, prawda? Też takie coś może być. A zatem taka teoria mi najbardziej odpowiada i właśnie coś w tym stylu chciałbym zrobić. Znaczy, zakładam, że jesteś nowym twórcą, prawda? Oglądasz mnie. Chcesz się rozwinąć, zbudować jakoś swój kanał w oparciu o, prawda, subskrybentów. W związku z czym wysyłasz do mnie filmik. No jeszcze nie wiem do końca, na jakiej zasadzie to będzie działać. To wszystko wyjdzie w praniu, jeśli ogólnie wyjdzie. Wysyłasz do mnie filmik, ja go wrzucam na ten kanał House Games. I takich twórców jak ty jest kilka, kilkadziesiąt, kilkaset. Prawda, wybierasz sobie jakiś swój film najlepszy, prawda, no bo dlaczego by wybierasz swój najlepszy film, mi go przesyłasz, ja go wrzucam na ten kanał. Dalej, inny twórca to samo, wysyła mi, ja go wrzucam, prawda, i tych filmów się tam zbiera, każdy inny twórca i, prawda, wchodzicie na ten kanał, oglądacie, prawda, każdy siebie, w sensie twórcy, i daje to jakiś pogląd na tą osobę, na danego twórcę, na to, jaki materiał on tworzy, na jakość tego materiału przede wszystkim patrzy. Jeśli komuś się to spodoba, wchodzi na ten jego kanał, subskrybuje go i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, wpadłem na taki pomysł, ja już dosyć długo myślałem nad takim czymś właśnie, żeby pomóc nowym twórcom. Nie wiem, piszcie, co o tym sądzicie. Chciałbym, żeby to tak fajnie było, wiecie, różne takie pod filmem w komentarzach, jakieś takie, wiecie, oceny tego filmu, takie recenzje, że na przykład fajnie ci to wyszło, popraw to, popraw tamto, takie, wiecie, też rady. Chciałbym to wdrożyć w życie, zobaczyć, jak to wszystko wygląda i czy to będzie się po prostu rozwijać jakoś fajnie i czy to będzie przede wszystkim pomagać wam, nowym twórcom. I też już tak na koniec jeszcze chciałem zahaczyć o ten właśnie mój kanał, bo ja go prowadzę już dosyć długo, już nawet nie pamiętam ile, tak, chyba już około 3 lat takiego, wiecie, wrzucania filmów w miarę regularnie. Ostatnio to ta regularność się trochę zawahała, bo nie bardzo mam czas, pracuję na etacie i tak dalej. Fajnie by było widzieć już liczbę subskrybentów około 1000. Niestety teraz jest to lekko ponad 300, 330 z hakiem. Nie jest źle, ale też jakiejś tam rewelacji nie ma. Jak już wspomniałem wcześniej, fajnie koło 1000 byłoby was tutaj widzieć. Tak czy inaczej, ja się z wami już będę żegnał. Piszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Jeśli jesteście nowi tutaj na moim kanale, bardzo wam serdecznie podziękuję za
subskrypcję, no i oczywiście za łapkę w górę. Także żegnam się z wami i do zobaczenia niebawem. Tak. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.